Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. I wystartowały. Na prowadzeniu po starcie jest Ameryka, ale tam przesuwa się już na prowadzenie Karim. Karim, Ameryka, Miss Aleksandra teraz wysforowała się tutaj na prowadzenie. 1400 metrów pozostało jeszcze do celownika. Miss Aleksandra prowadzi. Na drugiej pozycji jest Karim. Przesunęła się tam mocno do przodu. Hajnówka jest na trzeciej pozycji. Na czwartym miejscu w tym momencie Ameryka i stawkę zamyka Holiana. Ale stawka jest zgrupowana. 1200 metrów jeszcze do celownika. Miss Aleksandra prowadzi. Na drugiej pozycji jest Karim, łeb w łeb z Hajnówką. Na czwartym miejscu galopuje teraz Ameryka, obok niej jest tam Bella Tertulia, blisko jest również Ice Lolly, stawkę zamyka Holiana. Miss Aleksandra na prowadzeniu, naciskana przez Karima. Konie są teraz już prawie w połowie zakrętu. Miss Aleksandra cały czas na prowadzeniu, Karim blisko niej. Przesuwa się tam do przodu Bella Tertulia. Wszystkie konie są naprawdę blisko siebie. Wydaje się, że Karim przyspiesza i przed wyjściem na prostą obejmuje prowadzenie. Karim jest na prowadzeniu jako pierwszy na prostej finiszowej. Przy bandzie tam jest jeszcze Miss Aleksandra. Po zewnętrznej zaczyna się rozpędzać Bella Tertulia. Karim jest na prowadzeniu na 400 metrów przed celownikiem i wydaje się, że przyspiesza. Nie poddaje się Miss Aleksandra. Karim, Miss Aleksandra. Dobrze, tam jeszcze Delicja włącza się do walki i Bella Tertulia. 250 metrów do celownika. Karim na drugiej pozycji jest Delicja. Zaczyna również przyspieszać i gonić Karima. Karim jest na 100 metrów przed celownikiem pierwszy. Karim na drugiej pozycji Delicja, walka o trzecie. Karim wygrywa bez problemu. Karim oznaczony numerem 9. Na drugiej pozycji Delicja, na trzecim miejscu Bella Tertulia, dalej Miss Aleksandra, Ice Lolly, Holiana, Ameryka i stawkę zamyka Hajnówka. Sponsorem programu był Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.